opuszczamy teraz to Stare Miasto i wchodzimy do Kur Parku. Kur to jest słowo, które mówi o tym, że tu jest takie wypoczątkowa miejscowość, sanatorium. Śliczny jest ten park, naprawdę, że piękny. Ludzie sobie spacerują, nieliczni. Znalazłyśmy ten ogródek właśnie ziołowy, Kneipp Kräutergarten. I zapraszamy Wam teraz na opowieść o panu Kneippie i o co w tym wszystkim chodzi. Bernadette, opowiadaj o tym panu Kneippie. Kim był pan Kneipp? Był lekarzem. Tam już jest pierwsza anlaga, w której są po prostu woda jest napuszczona. Podejdziemy. I możesz o każdej porze dnia, no w zimie nie, ale teraz kto tu przychodzi, właśnie ci wszyscy chorzy, którzy tu przychodzą. Boże, ja, to możesz iść i naokoło możesz wejść do tej wody. Do zimnej wody. Do zimnej wody, która właśnie pod... Twój system immunologiczny wzmacnia. A o co chodzi u pana Kneippa? Pan Kneipp był bardzo chory, jak mówiła mi Bernadette. Miał chore płuca i właśnie zastosował taką metodę, żeby wchodzić do zimnej, bardzo zimnej wody i to ma wspomagać krążenie i wzmacniać płuca. I ponoć tak pan Kneipp wyzdrowiał. A teraz pooglądamy troszeczkę zioła, Sonnenhut, Echinacea purpurea inaczej, Echinacea znacie. Tutaj znacie oczywiście pokrzywę i skrzyp polny. Königskerze, to u nas chyba się nazywa, spróbuję zaraz sobie przypomnieć, mydlnica. Jest bardzo mały, skromny ogródek, ale bardzo piękny. Ja wrócę się tutaj po tej dróżce i zobaczymy aster, zobaczcie. Też jest rośliną leczniczą. Chronicze bronchitis, dobra na bronchitis. Tam mamy Indiana Nessel, ale nie widzę tej rośliny. Gelber Sonnenhut. Rudbeckia fulgia. Pilzinfektionen, Hautkrankheiten, czyli choroby skóry, na problemy dróg oddechowych i choroby grzybowe. Tam w tle jest irys, a to jest tak zwany Frauenmantel. Pięknie zbiera się rosa w tych liściach. I Frauenmantel jest ponoć bardzo dobry na problemy hormonalne u kobiet. Tutaj jest alant i Nula Helenium na bronchitis, na alergiczny katar, na taki suchy kaszel i na astmę. Tak wygląda ta roślina. A tu kolejne. Poczekajcie, czy to nie jest melisa? Nie, to jest mięta. Taka inna miętka. Lungenkraut to się nazywa. Lungenkraut Primula pulmonaria officinalis, bronchitis i katar. Tutaj mamy Engelwurzel, grypa, katar i bronchitis. Na pewno znacie tą roślinę. Tu już mówiłam, Frauenmantel. Durchfall również, czyli za biegunka.
klimakterische Beschwerde, czyli dla kobiet właśnie problemy z menstruacją oraz z menopauzą. To jest ten, o którym mówiłyśmy. Szafka, czyli krwawnik. Trombozę, na rany się przykłada. Hemoroidy. Regel Beschwerde, czyli problemy z miesiączką. Reumatyzm, katar, influenza, czyli grypa, Erkältung, Masern, nawet na Masern to jest po niemiecku odra. Odra. Zaubernus, czyli zwyczajny nasz orzech. Hemalis virginiana. Rozwolnienie, problemy trawienne, krwawienia z dróg wydalniczych, forfele, von organischen, wunden, rany, zapalenia skóry i oparzenia. A to nazywa się boretycz, borago officinalis. Kräuterkäse, do sałatek można dodawać, rzeczywiście, zobacz. Gorączka, zapalenia gardła i zapalenia śluzówki, cirrhose, Augenbände, można, słuchajcie, okłady na oczy dawać też. I do gurgeln, jak się nazywa gurgeln po polsku? Płukania gardła. I na sałatki. Berentraube, Actostaphylos uva ursi. Musicie mi wybaczyć, że czytam po niemiecku, ale czytam wam też te nazwy po łacinie, więc będziecie mogli sobie poszukać z łaciny, bo polskich niestety wszystkich nie znam. To są na problemy nerek oraz pęcherza. Taka. Tak, to mnie znaleźli zaś. Ach, to co w górach widziałyśmy w Alpach. Bardzo maleńkie. Wilde Myrre to się nazywa. Nie, to nie jest. Daucus carota. Tak. Tu jest Wilde Myrre. Tu jest Wilde Myrre. Myślisz? A no to? A to jest. No może znajdziemy jeszcze nazwę. Blut Walderich. Waldmeister. Aha. Tu jest Wilde Myrre, a tu jest Waldmeister. Okej. Tu to robi Maibule. Cistrose, Cistus ladanifer, to aromaterapii. Tu mamy tablicę opisującą, co tutaj się wydarza w tym miejscu. W tym właśnie ogrodzie, tutaj w kurparku, tu są drogi, którymi się podąża i spaceruje. Tu mamy zdjęcie pana Knajpa, który zajmował się ziołolecznictwem i zalecamy picie wam herbatek. Duft Berlauch. Tymianki, rozmaryny, porzeczka, zobacz. Porzeczka też jest ziołem. Jeśli pije się oczywiście herbatkę z liści, bo można wykorzystywać też liści, nie tylko owoce. Tu jest Waldmeister Bernadette, zobacz. Gallium odoratum. Wykorzystywane w homeopatii. Widzisz, Waldmeister? Mhm. Dornige Heuscheln, Ononis, Spinoza, nerki i pęcherz. Mariendistel. 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 Silibum Marianum. Czemu? Mariendistel, bo jest jeszcze jedna roślina i to jest też, jest, ona jest bardzo zdrowa na kaszel. W ogródku umiera się. Bo ona ma takie białe plamy tu i to są krople od Pannej Maryi mleka. Aha, mleka. Tak to się, tak to się, tak to się mówi. Tak się to gadało, to jest stara taka. Tak przekazywane było wśród ludzi. Leber, czyli na wątrobę, i woreczek żółciowy. Gelbsucht, czyli żółtaczka. Cirrhose, hepatitis, to wiemy, to jest też żółtaczka, hepatitis. I Vergiftungen, czyli wszelkiego rodzaju zatrucia. A to jest roślina bardzo niebezpieczna, pożyteczna i uwaga, bo jest trująca. Po polsku glistnik, jaskółcze ziele. Dobre na warcen, czyli na kurzajki. Jak się przełamie, takie mleko wypływa, trzeba uważać, bo ono barwi skórę na brązowo. To ja wiem. A nazywa się... Właśnie zabiją, właśnie to pomarańczowe, zabiją te brodawki. Jak to na Schulkraut nazywa się, widzicie? Na gale. Czyli też jest dobre na choroby, nie trzustki, tylko... Żółci. Woreczka żółciowego. A co mamy tutaj? Herzgespann, Leonudrus, Cardiacea,
Herzenruhe, patrz na menstruację, Entbindungs- und Klimaterium. Entbindung, czyli do przyspieszenia porodu niestety, i na klimaterium, i na problemy serca. Pierwszy raz widzę tą roślinę. A tu jest Merretich, czyli po prostu chrzan. Armoracja rusticana, przeciwbakteryjnie, na nerki, bronchitis. A to nie jest konwalia, moja droga. O, świetna jesteś, ma nie, to znała. Nie jest dziki czosnek, to jest konwalia. Tak można się pomylić szybko. To prawda, to prawda, to jest konwalia. Nazywa się Maiglückchen po niemiecku, yes. Konwalaria majalis. Herz insuffizienz, nie wiem co to znaczy, arterioskleroza mit angina, blutdruck, czyli wysokie ciśnienie. A to? Co to jest to? Nie wiem, to jest piękne. Może znajdziemy, poczekaj. To nie jest Weissdorn? Weissdorn? Nie wiemy niestety, co to jest, nie znalazłyśmy tabliczki. Jak to się nazywa? Bezengingster? Nie, cytrus. Cytisus scoparius. Niedrige Blutdruck, że za niskie ciśnienie, to podnosi nieźle, odemę. Gallensteine, czyli kamienie w woreczku, reumatyczne choroby i problemy nerek. To jest Pulsatilla. Küchenschelle się nazywa. Po polsku to jest prymula, Pulsatilla, sasanka. Sasanka, to jest sasanka, słuchaj. Blutvergiftung, czyli czyli zapalenia krwi, jak się ma zapalenie krwi, problemy. Keuchhusten, Kopf und Nervenbeschwerden, czyli na problemy z nerwami i bólami głowy. A to jest Andorn Marrubium vulgare, Leber und Gallenbeschwerden, czyli na problemy wątroby i woreczka żółciowego, nie pachnie. Piękny ten malutki ogródek ziołowy, ale bardzo piękny. Zobaczymy. Witaminy und Gewürze, czyli rośliny, które mają dużo witamin i mogą być stosowane jako przyprawy. Bitter Orange, to jest to drzewko, Bitter Orange, w aromoterapii używane. Melisa, meliskę znacie, nie trzeba wam mówić, mam nadzieję. Melisa officinalis. Lorber. Blätter. To jest to, słuchajcie, bo to tak nie widać, to jest to, czyli liść laurowy inaczej. Sauer Ampfer, Rumex, acetoza, czyli czekajcie, na kaszel, ostry kaszel. Do zup można dodawać. I słynna kocia miętka, Nepeta cataria, przeziębienie, grypa, też na problemy ze snem. To ja powinnam brać przy chorobie chyba tarczycy, Herzklopfen, czyli takie szybkie bicie serca, Reizbarkeit, czyli jak to jest taki szybko pobudzony, Magenbeschwerden, czyli na problemy z żołądkiem. A tu są zioła Magen und Darm, czyli żołądek i jelita. Blutwurz, Potentilla erecta, biegunki, problemy jelitowe. I można też na rany cięte nakładać, Schnittwunden, Scheidenausfluss, czyli też na kobiece problemy, kobiety będą wiedziały. Eberraute, Artemisia abrotanum, Menstruationsbeschwerde, słuchaj, problemy menstruacji, Appetitlosigkeit, czyli problemy z apetytem. Verdauungsstörungen, czyli problemy trawienne, Ischias, Schwellungen, wypadanie włosów, Motenkugel, czyli jak macie, jak się nazywają motyl po polsku? Mole, na mole, to jest ta roślina, spójrzcie. Kule na mole można zrobić z tego, kule na mole. A ten wielki krzak, Rheuma, czyli na problemy reumatyczne, Silberweide, Salix alba, Fiebererkrankungen, czyli choroby gorączkowe, na gorączkę, na kolki, reumatyzm, na biegunkę, bóle głowy, artritis, na obniżenie gorączki, Blutstillen, czyli żeby krew nie leciała szybko.
I die Rinde enthält Salicylsäure, czyli skóra zawiera kwas salicylowy, czyli przeciwzapalny. Acetyl salicylum aspiryn hergestellt. Z tego jest aspiryna, słuchajcie, produkowana. I mam nadzieję, że znacie arnikę. Arnika montana. Wspaniały środek na uderzenia, na takie schwellungen, czyli na takie urazy na skórze, na urazy na skórze. Jak się uderzycie, jak się uderzycie. Nie umiem się wysłowić. A tutaj mamy dzikie pszczoły, owady. Czy zobaczymy jakieś owady, to nie wiem. W każdym razie korniki na pewno tutaj są. To jest hotel dla owadów. Tak, hotel dla owadów. Tu mamy jeszcze taką piękną planszę z owadami różnymi i taką małą jakby łąkę. Wacholder Juniperus communis. To jest ten krzew, który znacie na pewno w mieście, ludzie robią z niego żywopłoty. Blasen, Harn, Ören, Nieren, Entzündung, czyli problemy z nerkami i z pęcherzem. Wiesz co, się fajne ma Wacholder, jak ktoś ma Mundgeruch, to znaczy śmierdzi mu z gęby. Brzydki zapach z gęby. Ma. No to mogę Medezus. 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 Filipendula ulmaria. To są oczywiście te. Na problemy z żołądkiem. Gastritis. Z odbrenem, czyli takie palenie w żołądku. I Durchfall bei Kindern, to jest biegunka u dzieci. Ciekawe. I to jest też dość niezwykła roślina. Pestwurz się nazywa. Pestwurz. Petasites hybridus na problemy nerek i trawienne. Czyli prymulka, którą znacie, po niemiecku primel, primula veris, na bronchitis, arthritis, reiz und keuchhusten, czyli na problemy dróg oddechowych. Kindliche Unruhe, czyli na, jak dzieci są niespokojne. Kochani, a my kończymy naszą podróż po tym pięknym ogrodzie ziołowym. Mamy nadzieję, że Wam się podobało i do następnego razu żegnamy się z Wami.